A jeżeli chodzi o Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, bo to teraz jest taki duet, który prowadzi Konfederację, ale zdaniem pana prezesa oni kiedyś rzucą się sobie do gardeł? Za dwa lata będą to dwaj główni kandydaci na prezydenta. Przecież nikt normalny nie zagłosuje na takich bęzwałów jak Kaczyński czy Tusk, prawda? No, powiedzmy jasno.